Jeszcze tutaj, kochanie, też musicie przyjrzeć się bliżej tej bibliotece w Bubie na Dobrej. Tutaj Dobra 56. Tej bibliotece musicie się przyjrzeć bliżej, bo ona też prowadzi taką oszustystyczną poniekąd działalność. Tutaj był wernisaż wystawiony ze 2 lata temu. Piękny no był wernisaż z 1,5 roku temu. Konfesjonał Kościoła Ewangelickiego, potem takie różne eksponaty ze mszy tej takiej ewangelickiej. Co to ma wspólnego z Warszawą, skoro w Warszawie Biblia jest i tak w śmietniku. Ewangelicyzm to się charakteryzuje tym, ale też te Polaczki się oglądają. Ewangelicyzm to się charakteryzuje tym, że się czyta Ewangelia, przynajmniej się ją szanuje i czci. A tu w Warszawie, no, pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina, ateistycznym Pałacu Kultury Stalina i Lenina, Biblia jest w śmietniku, także no to. Pomylenie pojęć. Tutaj poza tym była taka następna wystawa, proszę Państwa, Warszawa, nie, Londyn stolicą Polski, Londyn stolica Polski. Zdaje się, że ta wystawa jest, czy już to likwidują. Także wiecie Państwo, no pełno jest tego oszustwa tu w Warszawie na Powiślu. Możecie tutaj dojechać 127, 118, 105, tak jak widać. No, także tutaj jest drugi budynek po drugiej stronie ulicy Dobrej, proszę Państwa, należący do biblioteki uniwersyteckiej, nie narodowej, bo narodowa jest na Niepodległości 213. A tutaj póki co, no to możecie się popatrzeć na zabudowanie tej biblioteki uniwersyteckiej, pięknego gmachu, w którym był też i papież, no bo przecież Polska bez papieża, katolicka Polska bez papieża to nie mogłaby funkcjonować, nie mogłaby istnieć. No a Polska wiadomo, że jest dokładnie pod Bałtykiem. No tych cyganów takich, co mordami kręcą niezadowolonych, wczoraj tutaj byłam. Ucz się polsko, języków różnych, także tutaj nawet bezdomny wczoraj, proszę Państwa, na ławce spał, aż mnie zatkało, ale on jak mnie zobaczył, potem to się ocknął, czy ja go nie nagrywam, no bo tutaj przecież my pokazujemy. Także tutaj ta galeria, proszę Państwa, piękna jest, plakatu, ale tu i wczoraj żeśmy też byłyśmy, wczoraj żeśmy byłyśmy. Tutaj, proszę Państwa, są takie rzeczy na temat. No, na Mazowszu jesteśmy. W Polsce pod Bałtykiem, sprawdź to. Widzisz, o, mówię ci, że w Polsce na Mazowszu pod Bałtykom. Tutaj w tej bibliotece to jest tak samo jak w Czechosłowacji. Nie wiadomo gdzie i nie wiadomo co. I nie wiadomo kto.
Thank you.